Drogą krajową numer 87 wjechałem właśnie do Nowego Sącza. No i chcę tutaj, aby przez Nowy Sącz nawigacja mnie przeprowadziła w kierunku Stróży. Powinienem drogą 87 tutaj jakoś przejechać. Nie pamiętam dokładnie, jak ona mnie tu prowadzi, chyba do drogi 28. Być może, że pojawi się jakaś inna trasa, którą nawigacja zaproponuje. Bo powiem szczerze, najchętniej połączyłbym takie dwie trasy, które ona mi zaproponowała. Czyli tak, żeby troszkę przez ten Nowy Sącz przejechać. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Może mi się tutaj też na podglądzie nawigacji uda znaleźć i troszeczkę nawigację oszukać i uda się wyjechać na północ Nowego Sącza ulicą Barską i później od góry sobie dojadę właśnie do Stróży. Ale zobaczymy, co tak naprawdę z tego wszystkiego wyjdzie, co mi się uda. Na razie skupiam się na tym, gdzie jestem, bo powiem szczerze, nie wiem, czy są to strony Nowego Sącza, które już kiedyś miałem okazję nagrywać, też jeszcze nie, bo w różnych konfiguracjach przez ten Nowy Sącz sobie w życiu przejeżdżałem, więc no być może, że to już jest część, aczkolwiek ja nie pamiętam, czy akurat w tej części już byłem kiedyś, czy też jestem tutaj po raz pierwszy. Dosyć spory ruch, dziś jest sobota. A mimo to ruch na drodze dosyć duży. Skrzyżowanie z sygnalizacją. Galeria Sandecja. Aha, no to tutaj byłem. Te okolice już miałem okazję przejeżdżać. Wyłączona sygnalizacja świetlna tutaj przy galerii, tak? Kiedyś nawet omawiałem chyba to skrzyżowanie na swoim kanale, też wyłączona tutaj była sygnalizacja świetna właśnie. Z tym, że wtedy jak tutaj byłem, był mniejszy ruch. Było to jakieś święto, galeria była oczywiście zamknięta, więc myślałem, że to wyłączenie sygnalizacji wiązało się po prostu z tym, że galeria była zamknięta, a tu jak widzimy, no niekoniecznie musi tak być, bo wątpię, żeby dzisiaj galeria była nieczynna, bo nie jesteśmy w żadnej świątecznej sobocie tutaj, więc a sygnalizacja nieczynna przy galerii Sandecji. No nic. Za 2 kilometry będę skręcał w prawo w ulicę Zygmuntowską. Tak mi tu nawigacja podaje. Tu
tutaj oczywiście też oczywiście mógłbym jak najbardziej nawigację sobie oszukać i gdzieś tam próbował zjechać. Natomiast powiem szczerze, zależy mi też na czasie, aby to, co gdzieś tam mam na te wycieczki sobie poplanowane, aby w miarę wszędzie dojechać, a nie tylko błądzić później po Nowym Sączu. Tak więc wybaczcie, że tutaj no nie będę tej nawi oszukiwał, jeżeli nie będę pewny, że dojadę do miejsca, do którego dojechać chcę. Jesteśmy tutaj, to kojarzy, gdzieś niedaleko centrum, może nie samego rynku, ale generalnie już w śródmieście, że tak to nazwę, Nowego Sącza na pewno już jest gdzieś w pobliżu. Za 300 metrów skręć w prawo. Tak sobie teraz pozwoliłem troszeczkę podejrzeć nawigację i wydaje mi się, że damy radę przejechać tak jak chciałem przez Sącz, czyli pojechać tam w północne peryferia skręć w prawo Nowego Sącza. Świętej Kunegundy. O, to coś jakieś święto naprawdę Kunegundą. Jak kogoś to ciekawi, to Święta Kunegunda. Nawet nie wiedziałem, że taka była. I jedziemy w prawo, tak jak już mówiłem, Zygmuntowską. To jest cały czas Krajowa 87. Też tutaj jest przerąbane te krajówki przez miasto biegnące. W zasadzie też obwodnicy nie ma. Jesteśmy w terenach Nowego Sącza, które można powiedzieć troszkę znam. W prawo mamy dworzec kolejowy, więc przejeżdżamy przez te aleje, która to aleja biegnie do... Nie pamiętam nazw tutaj oczywiście ulic, natomiast no tu już jestem w terenie, który
w którym w miarę bym się był w stanie orientować, gdzie jestem. Pamiętam, gdy tutaj byłem ostatnim razem, pamiętasz, jak tu byliśmy na filmikach? No tu była droga zamknięta, tu był jakiś remont. Pokazało wszystko gdzieś skręcać w lewo. Ja umiem się na razie skojarzyć. No tu w dalszym ciągu jest jakaś przebudowa prowadzona. Wiem, że wtedy jak tutaj byliśmy, to tutaj skrzyżowanie, nie było tego przejazdu. Na jakiej ulicy jestem? Za 300 metrów. Tak, na pierwszy zjazd. Stadion. Stadion chyba jest jedno skrzyżowanie dalej. A tu jest chyba Rondo Solidarności, słynne nowosądeckie. Rondo Solidarności, miejsce, którego tutaj kursanci bardzo nie lubią. Nie wiem czemu, bo to skrzyżowanie nie jest jakimś mega ciężkim skrzyżowaniem. Zwyczajne rondo, tyle że dodatkowo dochodzi sygnalizacja. Sygnalizacja prosta, bo na każdym przecięciu się jezdni mamy tak naprawdę oddzielne sygnalizatory, więc wjeżdżamy, można powiedzieć, połówkami, ćwiartkami. Jak jeszcze da się bardziej podzielić skrzyżowanie, to nie wiem. Więc nie wiem, skąd tutaj ten strach przed tym miejscem, że tak właśnie gdzieś tam się słyszy, że jest to trudne miejsce tutaj. No jestem w stanie zrozumieć, jest dużo pasów, duży ruch, z wielu kierunków, można powiedzieć, drogi krajowe się tutaj schodzą, więc jak najbardziej tak może być, że tutaj osoby początkujące mogą mieć te problemy. Natomiast myślę, że tutaj bardziej kwestia natężenia ruchu, aniżeli samej organizacji tego ruchu. Więc tutaj myślę, bardziej może być problem, a więc po prostu przyzwyczajać się do tego, że jeździmy tam, gdzie jest dużo samochodów. I wtedy myślę, takiego problemu nie będzie, jeżeli będziecie jeździć w miejscach, czy też w godzinach, gdy tutaj na przykład jest ruch taki wzmożony, a więc więcej jazd w szczycie na przykład. Bo innego, że tak powiem, rozwiązania. Skręć w prawo. Bo innego rozwiązania ja osobiście nie widzę. Dobra, to jak już mówiłem, troszeczkę tutaj pojedziemy inaczej. A więc pojadę tak, żeby właśnie tam ten Sącz od na północ. Zobaczmy. Jak mówisz, jedziemy 28, czy jedziemy nieznanymi terenami? No jest nieznany. Czyli pojedziemy prosto, prosto w takim układzie. A mam w tym grzybowym... Wadowice. Wadowice prosto. Rzesko i Kraków nawet. No my z samej tej to zjedziemy, bo 28 nie będziemy chyba cały czas. Bo my potem na jakąś wojewódzką, to jest ten tam jako. Ulica Barska w Sączu to jest, więc
więc ciężko mówić. Tak więc cóż, jadę dalej prosto, nie skręcam w prawo, tak jak nakazała pierwotnie nawigacja. Skrzyżowanie 28 chyba poleci prosto, a my będziemy jechać w prawo. Za 400 metrów skręć w prawo. Jak dopiero na tym będziemy widzieć, czy to faktycznie tak prosto chyba 20 lat. A my jedziemy w prawo, w ulicę Barską. Skręć w prawo. Na Wilczyska. Na Wilczyska. Jest ulica Barska. I tutaj na pewno jestem w terenie, w którym w Sączu nigdy nie byłem. Dlatego też, gdy gdzieś tam podglądałem sobie, powiedzmy, propozycje tras, jakie przygotowując się do tego przejazdu, gdy znalazłem, że tam jest właśnie taka ulica Barska i taką Barską sobie mogę z Nowego Sącza wyjechać, no to oczywiście gdzieś do tego dążyłem, aby w taki sposób mi te trasy po prostu nawigacja podawała, by wyjechać miejscem, którego nie znam, w którym jeszcze nie byłem. Pewnie dla lokalsów to żadne zwyczajne, nic niezwykłego tutaj nie ma, natomiast dla kogoś, kto nie zna danego terenu, danego miasta, każde takie miejsce nowe jest zawsze jakąś ciekawostką, jakimś tam, powiedzmy sobie, wyzwaniem, jakąś chęcią pokazania danego miejsca. Bo a nuż może się trafić, że będzie jakaś, czy to sytuacja ciekawa. Zresztą wiele razy na kanale mam różne fajne ciekawostki pokazane z miejsc, gdzie tak naprawdę ktoś by powiedział, że a co tam gdzieś przez wieś jechałeś. A są też często w różnych wioskach bardzo fajne, powiedzmy, rozwiązania drogowe, jakieś ciekawostki można sobie tam zobaczyć. Natomiast tutaj to już widać tak naprawdę, że jesteśmy na takim uboczu samego Nowego Sącza. Już bardzo takie tereny leśne. Zabudowa już taka typowo właśnie jednorodzinna. Nie mamy już właśnie żadnych blokowisk. No i właśnie to jest to, co mówiłem o różnych ciekawostkach. Autobus stojący na przystanku nie jest przeszkodą. Czyli w tej sytuacji, jaką mieliśmy tutaj, gdzie występuje linia ciągła, tego autobusu ominąć nie było można, naruszając tą podwójną linię ciągłą. Dopiero gdyby autobus miał włączone światła awaryjne, czyli wyłączył się z ruchu z powodu awarii, puszczamy go po to, no, ale może tam coś by się na przykład działo w autobusie, więc kierowca wiedział, że będzie stał dłużej,
wtedy byśmy sobie mogli jego ominąć, moglibyśmy go uznać za przeszkodę. To jest autobus typowo, widzimy, miejski, jest oznaczony linią, stoi w miejscu, gdzie jest wymiana pasażerów, czyli na przystanku, i w tym miejscu ominąć autobus nie można było. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o Nowy Sącz. Jakby ktoś mówił, że pojechałem terenami jakimiś dziwnymi, to przynajmniej na koniec trafiliśmy w fajną sytuację z taką ciekawostką, która na pewno pod kątem egzaminu wielu się przyda, a innym przyda się pod kątem zaoszczędzenia paru stówek, gdyby to wszystko widziała policja.